Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzisiaj nasz odcinek rozpoczynamy z pięknego punktu widokowego. Jesteśmy na pojezierzu między Chocką a Sierakowskim. Tak, dokładnie też i Park Krajobrazowy Sierakowski, Park Krajobrazowy. A punkt widokowy jest przy pomniku, albo inaczej, pomnik jest na punkcie widokowym na jezioro Chrzybskie. Chrzybskie, Chrzybsko Wielkie. A ten pomnik jest wyjątkowy, prawda? Wyjątkowy pomnik trzeciego tysiąclecia. Właśnie. Pierwszy podobno na świecie. Nawet zaznaczone jest na tym pomniku, że to jest pomnik pierwszy na kuli ziemskiej, który pojawi się w pierwszej sekundzie trzeciego tysiąclecia, ponieważ odsłonięcie nastąpiło w 2000 roku, 31 grudnia, na 2001 rok. Tutaj wielkie, huczne odsłonięcie, pomnik Grzybka, bo tak chyba też możemy o nim powiedzieć. Ale dzisiaj nie o grzybach. Nie o grzybach. Dzisiaj pojedziemy do Chrzybska Wielkiego i będziemy się interesować kwiatami, szczególnie teraz aktualnymi, tulipanami. No bo Chrzybsko Wielkie to miejsce, gdzie jest w okresie weekendu majowego tak zwana gorączka tulipanowa. Tak. Porozmawiamy z panem Bogdanem, który nam opowie o tym, jak te tulipany należy pielęgnować, jak je przycinać, w ogóle jak się zajmować tymi pięknymi kwiatami. I jak się nimi cieszyć. Zapraszamy. Rozmawiam z panem Bogdanem Królikiem, który, jak to wspomniał, jest właścicielem tego bałaganu przez 25 lat. Tyle już? Zgadza się. Tak? Żaden bałagan. Jest to wszystko tutaj poukładane. Piękne tulipany, różne kolory, różne kształty. Ale proszę pana, proszę mi powiedzieć, skąd w ogóle pomysł na tulipany? Tu właśnie w Chrzybsku Wielkim. Polska nie ma takich tradycji tulipanowych z produkcją kwiatów ciętych tulipanów czy reprodukcji cebul kwiatowych. Ten pomysł zaczerpnęliśmy z Holandii, bo kiedyś właśnie po ukończeniu studiów miałem przyjemność pracować 8 lat w Holandii i tam po prostu się wiele nauczyliśmy. Praktycznie przenieśliśmy to na polski rynek, od razu nie na taką skalę przemysłową, po troszeczku. No i tak dzisiaj się zrobiło, że mamy 25 hektarów roślin cebulowych, bo tulipany są jedne z wielu roślin cebulowych, które tutaj znajdują się w Chrzybsku Wielkim. Oprócz tulipanów mamy jeszcze lilie, narcyzy, mieczyki, czosnki ozdobne i wiele innych roślin cebulowych, które jak gdyby są dopełnieniem tego piękna kwiatowego. Ale największą miłością oczywiście dla nas są tulipany. Jest ich tutaj 10 milionów. Jest ich ponad, myślę, 10 milionów. Nikt tego oczywiście właśnie nie liczy, nikt tego nie pojedynczo. Liczy, ale jak to łatwo obliczyć? Po obsadzeniu, ile przychodzi cebul na metr kwadratowy, ponad 10 hektarów tych roślin, to daje około taką ilość oczywiście. Ale jeżeli chodzi o tulipany, one są wyjątkowe dlatego, że myślę, że coraz więcej w ostatnich latach ludzi zakochało się w tych tulipanach. Myślę, że każdego Polaka stać na kupno tej rośliny, bo nie jest zbyt wygórowana cena. Stać na to, myślę, że każdego z nas, a co więcej, wśród tulipanów jest bardzo dużo odmian. Mamy zarejestrowanych ponad 10 tysięcy odmian tulipanowych, ale tak naprawdę w obiegu handlowym istnieje około 2000. U nas w gospodarstwie reprodukujemy 460 odmian, więc to też na skalę tutaj naszego kraju jest to liczba znacząca. Chrzybsko Wielkie, proszę pana, to jest niewielka miejscowość położona w Sierakowskim Parku Krajobrazowym w okolicach. Znana z tego, że w okresie weekendu majowego cała Polska, bo tak można powiedzieć, cała Polska przyjeżdża i kupuje, ogląda, uczestniczy w tym wielkim festiwalu tulipanowym na międzynarodowych targach tulipanowych. Wiele osób, myślę, że jest z tego bardzo dumna i zadowolona. To jest jedna z najmniejszych gmin naszego powiatu, 3350 mieszkańców. I jedna z mniejszych gmin w Polsce. A tutaj podczas weekendu majowego no zwiększamy liczebność kilkakrotnie. Poprzez to, że nie tylko goście z Polski przyjeżdżają, ale mamy również naszych klientów z zagranicy. Warto wspomnieć, że na najbliższych targach tulipanowych będziemy gościć największego hodowcę światowego, który stworzył takie odmiany tulipanowe jak Jan Paweł II, Irena Sendler, Mikołaj Kopernik, Laura i George Bush, Katie Melua.
No i w tym roku będzie autorem nowej odmiany, bo premiera właśnie 1 maja na Międzynarodowych Targach Tulipanowych, prezydentowa Agata Kornhauser-Duda. Ale żeby te tulipany powstały, to trzeba już się do nich przygotować przynajmniej pół roku wcześniej, na jesień, prawda? Jak wygląda ten proces w ogóle tworzenia takiego pięknego, kolorowego kwiatka? Proces tworzenia takiego kwiatka to jest proces bardzo złożony, bo to odbywa się poprzez krzyżowanie nowych odmian. I tym nasza firma się nie zajmuje, tylko zajmuje się reprodukcją roślin cebulowych. Mhm. Tak jak wspomniałem, hodowlą zajmują się czołowe firmy z Holandii. My jesteśmy na to za mali i nie mamy aż takiej wiedzy i doświadczenia. Ale warto wspomnieć, że ten proces hodowlany jest bardzo długotrwały. Dla przykładu tulipan pierwszej damy potrzebował 25 lat od powstania pierwszej cebuli do tego, żeby dzisiaj miał swoją premierę. Czyli tak naprawdę tyle, ile istnieje jest, nasza firma. Czyli widzimy, że to jest bardzo praca trudna, złożona i czasochłonna. Ale z kolei druga część pytania, na którą chciałbym teraz panu odpowiedzieć. Jak należy się przygotować, żeby mieć taki efekt, to trzeba zadać sobie pytanie poprzedniego roku na jesień. Bo jesień to jest ten okres, gdzie właśnie tulipany powinny być posadzone do gruntu. Jeżeli ziemia schłodzi się około 10 stopni, poniżej 10 stopni, to są takie idealne warunki do tego, żeby posadzić cebulę, zabezpieczyć je przed mrozami, na odpowiednią głębokość. Przede wszystkim trzeba wybrać odpowiednie stanowisko, dokarmić je i wtedy czekać na wiosnę i cieszyć oko pełnym kwitnieniem, tak jak mamy w tym roku. Tutaj mamy plantację, tutaj mamy no, praktycznie takie dywany kwiatowe, ale poza tym są jeszcze szklarnie. Poprzez to, że mamy właśnie szklarnie, tunele, my produkujemy na kwiat cięty kilka milionów tulipanów w szklarni. I proces kwitnienia i terminy kwitnienia są tak dobrane, aby sprostały oczekiwaniom klientów. Czyli u nas pierwszy etap produkcji jest zaplanowany na Dzień Babci. Tak. I tam oczywiście inne kolory tulipanów się sprzedają. Następny okres to jest okres walentynek w lutym. Marzec to wiadomo, Dzień Kobiet, 8 marca, tam się sprzedają wszystkie kwiaty, jakie tylko mogą być barwy i gatunki. Następny proces to jest produkcyjny, to jest okres Wielkanocy. Tam królują oczywiście barwy żółte i taki najbardziej potężny, odporny tulipan, który jest najbardziej taki znany przez odbiorców, to jest tulipan żółty Strong Gold. I następny etap, taki ostatni, to jest okres Dnia Matki. I tak po prostu produkcja szklarniowa jest zaprogramowana, zaplanowana pod poszczególne etapy świąt, jakie przypadają w Polsce. Jesteśmy w hali produkcyjnej, w miejscu, gdzie, jak się dowiedziałem, łącznie już w całym obiekcie pracuje 100 osób, ale w hali produkcyjnej widzę troszeczkę mniej. Hałas jak na każdej hali produkcyjnej, ale jak tu wygląda ten proces technologiczny od strony właśnie takiej organizacyjnej? Na tej hali produkcyjnej, na której jesteśmy, odbywa się pakowanie roślin cebulowych dla osób, które zakupiły rośliny cebulowe poprzez internet, czyli sprzedaż tak zwana wysyłkowa. Na dzień dzisiejszy mamy 180 tysięcy klientów internetowych i myślę, że warto się tutaj pochwalić tym, że skąd się wzięła taka ilość tych klientów? Pandemia. Ostatnie dwa lata to okres, gdzie właśnie centra ogrodnicze, hurtownie ogrodnicze zaczęły mieć poważne problemy finansowe i albo zrezygnowały ze swojej działalności, albo ograniczyły swoją sprzedaż. Natomiast sprzedaż internetowa w tym okresie się rozwinęła. I my rozwinęliśmy to również, co widać gołymi
otrzyma, że dziennie obsługujemy kilka tysięcy klientów i myślę, że to jest taka przyszłościowa gałąź rozwoju naszej firmy. Bo nie tylko produkcja pod osłonami, nie tylko produkcja gruntowa kwiatów ciętych i reprodukcja cebul kwiatowych, ale również dystrybucja, pakowanie jest też bardzo istotnym elementem składowym w naszej 25-letniej działalności firmy. Tulipan, piękny kwiat o zadziwiającej urodzie, o nieprawdopodobnej liczbie odmian, bardzo szybko ludzi zachwycił. Kolor, uroda, poza tym wiosna. Kwitnie wiosną wtedy, kiedy się rodzi życie, wtedy, kiedy ludzie zaczynają myśleć o dalszym ciągu, co robić, jak postępować. Nie ma się czemu dziwić, że kwiaty te, których geneza jest na terenie Bliskiego Wschodu, Persji, potem przeszły do Turcji, zachwyciły także Europę. Wiadomo, że już w średniowieczu pojawiły się tulipany na dworze państwa tureckiego. Szczególnie zachwyciły dynastię osmańską, czyli Sulejman Wspaniały, Ahmed III. Dyplomaci, którzy przyjeżdżali w tym czasie do Stambułu, byli zachwyceni wspaniałością tego, co mieli okazję zobaczyć w ogrodach. Dodatkowo jeszcze te tulipany miały określone znaczenie. Były symbolem miłości, były symbolem rozwoju, były symbolem tego, co nas czeka, co będzie piękne. No były też symbolem takiej właśnie potęgi Imperium Osmańskiego, tak, symbolem tak. obfitości. Często nazywane, że to był tak zwany raj na ziemi. Tak, tak. I właśnie zachwycały, te tulipany zachwyciły i nie ma się czemu dziwić, że z Imperium Osmańskiego przedostały się do państwa Habsburgów, czyli Austria. Monarchia Habsburgu wtedy była o wiele większa niż my sobie w tej chwili wyobrażamy. Ciekawe, że w samym Wiedniu i okolicach aż tak nie zachwyciły, jak dalej na północ, w Niderlandach. I z czasem stały się hitem. Hitem artystycznym, hitem przyrodniczym Niderlandów. W XVI-XVII wieku doszło do gorączki tulipanowej, do absurdów. Cebulki tulipanów osiągały niebotyczne ceny, sięgające wartości jednej kamienicy. Ludzie bankrutowali po to, żeby zdobyć jedną czy dwie cebulki określonego gatunku tulipana. Ale wie pan, ja na przykład też słyszałem, że tulipany mogły pojawić się, przybyły ze Sri Lanki, że Kazachstan jest też takim miejscem, z którego sprowadzano tulipany. Ale zawsze ze wschodu. Ale zawsze ze wschodu. Tak, do Europy, zwłaszcza do Europy tej środkowej, tej zachodniej, do Lejdy. Uniwersytet w Lejdzie, z tego właśnie też był znany, ogród botaniczny. I dopiero potem Amsterdam i te miasta portowe zaczęły produkować, zaczęły handlować. Zaczęły handlować tymi cebulkami, tak jak pan wspomniał, które kosztowały tyle, co kamienica. Ale jednego dnia kosztowały kilka tysięcy pewnie guldenów, czy kilkaset, a następnego dnia kosztowały już dużo mniej i wtedy dochodziło do bankructwa. Tak. A w tej chwili to przede wszystkim wielkie ogrody w Keukenhof. Miejscowość Lize jest z tego znana. Tak, Keukenhof, tak. Czyli ogrody kuchenne Jakobiny Bawarskiej, niedaleko Amsterdamu, znane z tego, że nie tylko tulipany, podobnie jak tu w Szybsku Wielkim. Ja w ręce trzymam narcyzy. Tak? I to jeszcze jakie piękne. Jakie piękne i pachnące. Tak? Więc pięknego. Świat kwiatów w Wielkopolsce rozwija się dzięki między innymi tu Szybsku. Szybsko Wielkie. Czyli w Holandii Keukenhof, w Polsce Szybsko Wielkie. Tak to można podsumować.